Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z przygód na tratwie. Przeprawa i przetrwanie, tryb, czas gry 13 godzin. Nieźle. Dobra, atakujemy wyspy z tego co kojarzę, bo brakuje mi siary do czegoś. Zastanawiam się, skoro mam tutaj ten... To przetapianie całe, to może tutaj będziemy wszystko składać, że tak powiem. No tutaj mamy nasionka, może sobie postawię. I... Dobra, dajesz mi to cudo tutaj. I lecimy na wyspę, nie ma co się obijać. Z nadzieją, że znajdziemy siarę. Rekin mnie chyba już odpuści sobie, nie? Kurde, nasionek nie wyjąłem. Zawsze lepiej coś tutaj zasadzić, tak mi się wydaje. O, możemy marchewkę zjeść, w sensie opieprzyć. Dobra, co my też możemy wywalić z tej torby? Tu możemy w sumie... O nie. Będzie ten. Ej, handlowiec. To poczekamy jeszcze na niego. Zróbmy sobie klej dla odmiany. Co tam? To musimy zrobić, żeby baterię móc naładowywać. Naładowywać. Zwał jak zwał. Kolejne namiary mamy. Na wyspę zaraz, jak my tu mamy. Gdzie my mamy baterię? Tfu. Klej. Tak, tak. O, nie mieści się. Cudownie. Cudownie, że się nie mieści. Ta głowa chyba rekina to mi tu niepotrzebna. Tu mamy żarcie. Kurde. Bo zapomnę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on będzie pewno? Trzeba zamachać do niego. Czy tam pomachać. I on stąd, z tej odległości widzi. Dobra, już przypłynie. Zbierzmy towarez. Okej. Towarez. Gdzie my to mamy? Aha, tu mamy. Czyli tak. Okej. Ej, węgiel. Dobra, no. Najgorsze jest to, że... Żeby coś wrzucić, trzeba z powrotem to mieć w plecach, na tym pasku. To jest moim zdaniem takie sobie. Tutaj chyba to. A węgiel na dół. Tak z masumarum chyba. Czym ci mi się węgiel skończy? Ej, jak ja to zbudowałem. Dobra. Ciekawe, czy dałoby się tym drewnem palić. Czy tak nie bardzo? Dobra, już nie zamierzam więcej wypalać. Idę zagadać z tym. Z kolegą. W sumie to może wszystko mu oddamy. Dobra. Masz może coś ciekawego dla mnie? Siemanko. Ma to, co potrzebuje. Radio nie potrzebuje. Chyba. Tego też nie, to też nie. Lusterko. Parasolka. Drukarka. Mięso rekina, głowa dzika. Głowa dzika. Dobra, wezmę to, co mi brakuje. Czyli to. Zhandlujemy zatem. Może... No, w sumie. Chyba i tak nie potrzebuję tego. Za bardzo. Gwoździn mu dajmy. Wow. 81 muszelek. Super. Subcio. Dzidę mamy. W razie czego, jak mnie zaatakuje rekin. To pamiętam, trzymam towar, którego chcę się pozbyć. To nie ma się czego pozbywać. Panie. Ale. Powinniśmy mieć już... Zaraz, gdzie ja to skodowałem? Może się uda dzisiaj zrobić
Kurde, gdzie ja to trzymałem? Na dole? Chodź tu młotek. Może się uda te baterie zrobić. Zaraz ja to chyba kupiłem, odkryłem. Jak to było? Cztery części elektroniczne. Części elektroniczne. Gdzie ja to mam? Co tam ślepemu po oczach? Tu zostawiam. Proszę bardzo. Jesteśmy w domu. Będę mógł to zrobić. Bez wyjazdu na ten. Na... No. Kurde, zaćmienie. Na wyspę. Ej, czemu nie mogę tego zbudować? O co chodzi? Jeszcze raz. Ładowarka baterii. Nie mów mi, że to muszę jakoś na stole czy coś. Ej. Czemu nie mogę tego postawić? Ty, no, weź mi gro, nie rób w ten. Nie mogę tego zbudować. Bo co? O, trzeba by to podlać. Kurde. O co tu biega? Ładowarka. Buduj. Ej, na serio? Może ja muszę coś... Może tu? Skrzynię jakąś? Ej. Jestem... Nie, no na serio. Mam wszystko. Nie mogę jakiś stół budować? Cokolwiek? Stół. Może muszę stół zbudować? 20 gwoździ, 16 desek, 20 gwoździ, 16 desek. Cholera wie. Ale się dowie. Nadzieję taką ma. Muszę się, kurde, wody teraz opić. A, jak nie urok, to coś innego. Chyba trzeba pożegnać się z tym skupcem. Niech sobie płynie dalej. To co chciałem, to mam. Fajnie. Tylko pytanie, jak to zbudować? Nie no, nic innego sobie nie wyobrażam niż to, że trzeba stół zbudować. Jakiś. Żeby to postawić na czymś. Gorzej jak to nie będzie to. Bo przestrzeń mamy, no. Tak ten chłopski rozum, no to potrzebuje na coś tu postawić. Tak myślę. Tak myślę. Zbudować. No nie mogę, bo z jakiegoś powodu nie mogę cię zbudować. No serio, jeżeli to nie będzie kwestia stołu, to... 20 gwoździ. Gdzie pamiętam i tamto, a nie to, że stół buduję. A za dużo? Trzy kleje, dobra. Trzy kleje, były tu kleje. Nie, tutaj. Da się jakoś
Nie brać wszystkich klei? Dobra, nie warto. Idziemy postawić stół. Niech będzie, że... Że tutaj? Ale kurde... Nie wydaje mi się, żeby to stół był potrzebny. Zobaczymy, przekonamy się zaraz. Jak się doczłapie, gdzie to jest? No i... Nie da się. Ty, no. Ki cholera. Dobra. Hej, masz coś ciekawego jeszcze tutaj dla mnie? Radio, nie masz nic ciekawego. Dobra, dzięki stary. Jak się z tobą gada? Pożegnaj się. Czemu nie mogę tego zbudować? Aha. Chodź, Stefan. Już nawet nie chcę się po to jego mięso iść. No nieważne. Rozkmina za 100 punktów. O co chodzi z tym? Wszystko mamy. Mamy linę, mamy części elektryczne. Elektroniczne. Tu wygląda, że potrzeba stołu, no okej. No a tutaj jest... Chyba, że to trzeba gdzieś podłączyć, no nie wiem. O co to biega? Może to jest jakaś część? Może to nie jest ładowarka do baterii, no nie wiem. Ale... Wygląda jakby tutaj można było to zrobić. Dobra, wiecie co? Ja wezmę tą mapę. Rzucimy to na razie tak. Ej, po co mi te pociski tutaj? Niech będzie tak. O co z tym chodzi? O, nie ma baterii, dobra. No i... Coś mamy wziąć. Okej, akumulator. Zwalony. No i czemu nie możemy tego zbudować gdzieś? Halo. No jestem zawiedziony. Chłopski rozum, biedny rekin. Tyle nie, raz mi zjadł tylko. Nie wiem, no może jestem głupi, ale... No nigdzie nie da się tego zbudować. Jest motek zakazany i tyle. No super. Się nabudowałem dzisiaj? Żal. Miałem już tego nie robić, ale... Już powypalam sobie, jak już... Błądzę. I tak popłynę, i tak, nie? Na tą wyspę dzisiaj. No ale kurde, nie rozumiem tego. Chyba będzie zobaczyć, jak... Może ktoś w tą grę grał i coś zrobił. Inaczej w sensie, co on zrobił. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. Czego mi to brakuje? No tak a propos, lampkę mamy? Ciekawe, co potrzeba.
to możemy postawić elegancko. Co nie zmienia sytuacji, że nie o to mi chodzi. Dziękuję. Co to jest? Jakaś lina. Stolik nocny, to chyba nie no. Wszystko jedno. Kibel mam postawić. Buduj. Na stół nie postawię. Nic mi się nie pokazuje. Tutaj nie postawię nic. Nie wiem, no, zawiodłem się generalnie, powiem wam tak. Myślałem, że jak już to mam, to problem się rozwiąże. Dobra, no. Lecimy na wyspę, znajdziemy co mamy znaleźć. Opijmy się jeszcze. Bo widzę, że już z wrażenia zaschło mi w gardle. I lecimy na tą wyspę. Jakąś. Kurde, no to wygląda ogólnie jakby było to ewentualnie jakąś częścią, przyłączem czegoś. Tak to wygląda. Tam wystaje jakby kabel i coś. No najprościej to by mi tam pasowało, ale no bez przesady. Jak ta moja palemka rośnie? O, proszę bardzo. Dała mi. Kokosa mi dała. Fajnie. No ale ja chciałem to. Potrzebuję baterii, żeby działać. No wiem, że potrzebujesz baterii, żeby działać. Tylko nie mogę baterii naładować. Widzę, że to dosyć szybko się te sztabki robią dzisiaj. Więc nie jest źle. Tylko co nie potem. Nie wiem, czemu to tak wyrzucam, no ale trudno się mówi. Jedzmy. Okej. Okay. Stawiajmy. Gdzie to stało? Aha, jest ten... Wiaderko mi się skończyło. Czemu by i nie? O, zaraz level będzie. Zobaczymy, co nam się odblokuje na kolejnym poziomie. Poziom. Myślałem, że sobie baterię naładuję, a tu dupa zimna. Tak się nie robi. Jeszcze nie ma levelka? Panie. Schematy. Kurde no. Co to może być potrzebne? Ładowarka baterii. A może ją trzeba do wody wsadzić? Ty. Może ona się ładuje, bo ten. Woda płynie i na takiej zasadzie. Nie pomyślałem o tym. Mhm. Może to tak wymaga? Może tam się woda ten... Nie, no nie ma. No to, ale to w sumie bardziej na korbkę wygląda. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dobra. Zostawiajmy to i lecimy dalej. Łachy, bez łachy. Potrzebujemy trochę tych, mimo wszystko,
żeby cioporki robić do tego. Do. O, dobra, co mamy? Mamy przynajmniej widzę. Kurde, ale jakby się przyjrzeć. Może na serio to trzeba gdzieś podłączyć. Jakiegoś wiatraka? Wiatrak? Tu mamy wiatrak. I wtedy może się to będzie... No, jakoś ta bateria musi się ładować. Tak, dobra, jeszcze raz spróbuję. Wiem, że się powtarzam i w ogóle, ale... No, to musi zatrybić gdzieś. Jakoś to się musi ładować. No samo siebie się nie będzie ładowało. Chyba. Nie, no niestety. Ale wydaje mi się, że dobrze kombinuję. Tylko jeszcze tego nie rozgryzłem. Dobra. Już rozklejenia nie będę próbował. Zobaczmy, co tam nam się odblokowało. Widziałem, że możemy przeciwko rekinowi coś. Gdzie można sobie wodę robić? Fajnie. I przede wszystkim kolce przeciwko rekinowi. To też chyba w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. Bo co to mogłoby mi pomagać w tym ładowaniu tego? Nic. Kurde, no ale to tak... Nie wiem. To wygląda jakby była jakaś rura. Dobra, miałem się tym nie zajmować. Chyba jest... sporo tych ciaporków, jak to tam będzie. Będziemy mogli przynajmniej 5, 6, 7 zrobić. Dobra. Napijmy się jeszcze raz. I zamykajmy. Wodorosty to tak mi średnio potrzebna chyba. Kubeczku. O, rekin wrócił. Ciekawe swoją drogą, czy ta lampka będzie się świeciła sama siebie, czy trzeba ten też coś dolewać. Bo te zwłoki to chyba ciaporkiem, nie? O kuźwa. Serio? Ciaporek. Zemsta rekina za grobu była chyba. No super. Co ja tu miałem? To chyba miałem. Masakra. Dobra. Wodę. Dobra, napijmy się jeszcze. Wodę nigdy dosyć. Dobra. Żarcie, wszystko jest. Namiary na wyspę nie ma. Weźmy zatem takie namiary. Nie wiem, co to za namiary, ale lecimy. Średnia wyspa. Średnia wyspa. Czy wygląda znajomo? Chyba znajomo. Jakie mamy wytyczne? Nie ma do zebrania siarki, więc zakładam, że nie da się siarki zdobyć. Okej.
Dobra, do boju. Standardowo zobaczymy, czy się deski fajnie zbierają. O. Nie wiem, może jakaś łatka była. Kiedyś tak deski nie wypadały, jak pamiętacie. Ciekawe, czy jeleń mnie zaatakuje. Wezmę dzidę, uprzedzę. Idzie do mnie. Chyba szedł. Nie wiem. Dobra. Tam mamy ten. Szum morza uspokaja ponoć. Kogoś. Na pewno nie mnie. Oj, czerwone kratki się zbiera. Zbiera się, dobra. Chaos. To pewnie też trzeba zebrać, chociaż ani razu tego nigdzie nie użyłem. Już się zużyło, super. Dobra. Dobra, dobra. Jest roślinka, jest... Ta roślinka się nie zbiera. Jest i deska. Cudownie. Tu nie ma deski. Ale to jest kwiatek. Kwiatek, kwiatek. Jest i dzik. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Z dzikiem się długo walczy. Co prawda, ten dzik był niekumaty. Magazyn pełny? Serio? Magazynie pełny. Do kosza. Nasiona palmy by się przydały, ale goworyki nie mam już dosyć. Z tego można by liny wyrobić. Tak jak planowałem kiedyś. Jest ok. Czyli to wywalamy. Kokos. Kokos. Co się dawało z kokosa zrobić? Co się dawało z kokosa tylko? Nie pamiętam. Kurde. Co trzeba zrobić, żeby kokosa rozłupać? Aha, dobra. To trzeba zrobić. Okej. Zjedzmy sobie. Fantastyczne te kokosy są. Dobra, przy okazji się miejsce zrobiło. Elegancko. Desek nie ma, to jest morowisko, proszę państwa. Kolejny wungiel. Okej. Coś tutaj do podniesienia, widzę, że jest. Ta nieczytelna czcionka. Najwyższy budynek starego, zrujnowanego miasta oferuje piękny widok. Super. Ale rozumiem, że to taka podpowiedź, wiecie, że chodź, idź tam. Tylko pytanie, gdzie to jest? Ile tych desek mamy zebrać? Kurde, 11 jeszcze. Panie. Złą trzeba zbierać, bo z tego nam będzie ten. Ten no. Cioporek się robił. Czy jak on tam się zwie? Kilof. Albo to w sumie bardziej jak czekan wygląda, nie jak kilof. Nie pamiętam, czy przy tym drzewie byłem, czy nie. Nie byłem. Może przy tym też nie byłem, oczywiście. A dodatkowo skałkę przegapiłem. Bardziej smutek jest taki, że nie ma z tą siarką nic. To jest smutne. Wydaje mi się, że tu byłem. Tu byłem, to nehalik. Zobaczymy, co w tych zabudowaniach się mieści. Dzik jest. Skałki są. Tutaj mamy drewno za darmo. Okej. Gdzieś tu jelenia. A, jest. Dwa nawet. Chodź. P-
przyszedł człowiek, pozabijał. Ale generalnie one i tak by mnie zaatakowały. Więc uprzedziłem atak. Dobra, jest decha. Jest kolejna decha. Proszę państwa, jak on zbiera te deski. Drwal. To mało powiedziane. Coś tu dają? Nie ma jakiejś ręki wystającej? No jest. To widzę bez zmian jest. Te same asety cały czas. Zakładam, że przy tym drzewie byłem. Dobra. Przy tym raczej nie byłem, dokładnie. Tu nic nie widzę. Trzeba na spokojnie się rozglądać w takich zabudowaniach, bo bez tego znaczy można przeoczyć co nieco. Chodź, tutaj skałko. Kamienna. No to jakbyśmy pierdyknęli, mogłoby... Właśnie, czemu na przykład to nie jest źródło jakiegoś, nie wiem, dynamitu potrzebnego czy coś. Było fajnie. Dobra, kolejna deska, kolejny kwiatek. Myślałem, że to drzewo jest. Dobra. To wygląda na węgiel. To na nic to nie wygląda. To w sumie nie wiem. O, miedzi. Miedzi albo nie miedzi. Łachy też trzeba zbierać. To jest najgorsze. Dobra, tu mamy drzewo. I deskę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu raczej nie byłem. Tu byłem. Chociaż nie pamiętam, żebym do tego drzewa aż tak daleko doszedł. Ale chyba... Nie, może doszedłem. Tylko tutaj jest po prostu inny widok. Czy da się tu wskoczyć po coś? Nie wiem, czy tu kiedykolwiek coś znalazłem przydatnego. A jest. Klucz. Klucz do drzwi. Dobra. Zakładam, że chyba nam się nic nie stanie, jak stąd spadniemy. Dokładnie. Ile tych desek? O, desek już mamy. Potrzebujemy jedną roślinkę. Dwa czerwone. I otworzyć. O. Aż dwie. Dwa kufry. Dobra, to już drewna nie zbieram. Nie potrzeba mi więcej desek. A zasadniczo w sumie nie opyla się teraz zbierać za bardzo, bo jeżeli spełnimy wymagania zadania, to będziemy dostawać po 100 tych muszelek. A jak zbieram na zapas, to już nie mam muszelek. Dobra, pytanie tylko standardowo. Gdzie jest ta skrzynia? Dzikie. Skrzynia kiedyś była w tym budynku i chyba drzwi były gdzieś. Bo tutaj tak delikatnie nam pokazuje. Dobra, mamy skrzynkę i zagadkę do niej. Aha, nie ma zagadki. Dobra. To wezmę. To nawet kosztem tego. Dobra. Czyli rozumiem, że jedną skrzynkę nam zaliczyło, tak. Czyli teraz powinniśmy gdzieś znaleźć zamknięte drzwi, które otworzymy naszym kluczem. Kluczem do serca. I powinniśmy mieć zaliczone wszystko. Tak mi się wydaje. A potem pozbieramy resztę.
nie zaatakuje. Gdzie tu jest jakiś ten? Dwa kwiatki czerwone, panie. Dobra. To zielone też jest przydatne. Jeszcze jeden czerwony chyba. To pamiętajmy, że mamy skałki. Gdzie jest czerwony? Czerwony kwiat. Halo. Tyle skałek nie mogę kopać. To nie jest czerwony, to jest pomarańczowy. Ten koleś mnie na pewno zaatakuje. Kurde, ale gdzie są te drzwi do otwarcia? To jest ciekawe. Dobra. Dobra, na spokojnie. Tu była tylko ta skrytka z tym. Tu nie ma drzwi. W tym pomieszczeniu też raczej drzwi nie ma. Tutaj też nie ma drzwi. Tu nie ma. Powinna być jakaś chata wuja Toma. A co będzie, jak nie będzie? chyba, że to są jakieś ruiny, ale się nie da na dół zejść. Tu nic nie widzę. No to tym bardziej nie ma. To jest ta cudowna ręka czyjaś. Ej. Tu raczej nic nie było takiego. A, chyba, że tu jest wejście. Gdzieś. Dobra, to jest kolejna. Zaraz. Okej, okay, zabawa w przesuwanie. To chyba jak tak przesunę, po prostu to się samo zrobi. I teraz to... No ale pocieszne jest to, że mamy kolejną sztukę, dobra. Czyli możemy sobie coś zjeść. Głowy dzika może po prostu tak. Bo to chyba mnie napoi i nasyci, tak. O, skąd ty masz widelec, Stefan? Nie nasyciło mnie. Znaczy, nie napoiło. Dobra, ale mamy już ten spełnione wszystkie wymagania i zasadniczo wszystkie sekrety odkryte. Dobra, czyli możemy teraz iść po tamte skałki i za każdą skałką, z każdym kwiatkiem zebranym powinniśmy dostawać 100 muszelek? Czego jeszcze nie mam? Deski są, kwiatki są. Jednej rudy nie wykopałem. Dobra. Niech i tak będzie. Swoją drogą ciekaw jestem, gdzie on 38 butelek trzyma. Dobra, spróbujmy to popłynąć. Chyba nic nam się nie stanie. Mam nadzieję, mam taką. Taki nagle rekinam, bo ten megalo... Coś tam. Taki super wielki. By mnie zaatakował. Tego się boję w takich wodach. Dlatego Subnautikę boję się grać. Co prawda ją przeszedłem, ale co się nastraszyłem, to moje.
Może kiedyś jeszcze raz ją przejdę. To było to? Nie. To jest węgiel. Czy gdzieś musi być miedzi? Nie wiem, czy to to. To, dobra. I teraz za każdą wykopaną rzecz będziemy dostawać z tą muszelek. Znaczy, za każde drewno i tak dalej. Niezły ten zysk. Tylko nie mam już na co tych muszelek wydawać. Znaczy, no, u kupca moglibyśmy ten wydawać. Ale on ma tak mało interesujące mnie rzeczy. Gorzej, jak się okaże, że jakiś trofeum jest wymagany do... No. Żeby mieć wszystkie schematy. To bym chyba twórców gry, nie wiem, pojechał im... Nie wiem, co zrobił. Podziękował. Za takie wyzwanie. Żeby wszystkie te... blueprinty mieć. No, schematy, no. Dobra. Zabijamy kiece. I muszę pomyśleć albo znaleźć motyw, jak te baterie ładować. Jak będziemy mogli ładować baterie, to będziemy mogli mieć cały czas radar załączony. Jak będzie cały czas radar załączony, to będziemy mieć namiary na płyty. Na płyty. Na wyspy. A tak, jesteśmy skazani na kupca, który od czasu do czasu może mieć baterię naładowaną, albo możemy znaleźć tu na wyspie, ale jak widać, nie było dzisiaj na wyspie żadnej tej baterii. Za to dużo tej elektroniki znaleźliśmy, ale to, że tak powiem, ja już nie wymagam, nie mam potrzeby. Chyba, że do czegoś takiego to się podłącza. No nie. Dobra. Kończę, bo trzeba jeszcze ten odcinek dzisiaj wrzucić. I tak się nie wyrobię na 18. Będzie po 18 raczej. I tyle. I teraz za każdy kwiatek 100 muszelek. I to jest piękne. Będę ten milioner muszelkowy. A gdzie ta łódka? Łódka jest tutaj. Dziękuję bardzo. Wsiadamy. Czy uda się wskoczyć? I odjechać? Jakoś? Dziękuję. Dobra. Torby sobie oporządzę w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. W sumie, jak już to mam przy sobie, to nie wiem co. Może zróbmy tak. To chyba jedzenie było jakieś, czy mi się wydaje. Dobra, no nieważne. A, dobra. Głowy pamiętam, że tutaj kolekcjonowałem. Ale to brzmi. Głowę tutaj kolekcjonowałem, wiecie. Tu były kwiatki. Dobra. To już powinno nam pozwolić popodmieniać pewne rzeczy. Tylko, że bardziej to chciałem. Jak ja się w tym menu cudownie gubię. To tu. Aha. To tu. A potem to tu. Dokładnie. Wrzućmy do pieca. Dobra. Nie mam to zamykać.
sobie na razie mieszane, że trochę po tym, trochę po tym. Dobra, chodźmy się opijmy na koniec. A, to drewno jest potrzebne. Halo. Może tak zróbmy. Się akurat dogotować. No ja to lubię. Widzę przeciągać te odcinki. Aha, nalałem wody. Super. To w sumie pieczyste się zrobiło. Zrobione. Zjedzmy. Dobra. Zaraz się wiaderko skończy. Że nie można sobie metalowego wiaderka zrobić. No, ale kawałek 23 poziomu podleciało. Jest cudownie. Dobra, myślę, że to tak zostawię, chyba że jakieś mięcho mam. To jest... Może tak zróbmy. Jak już se będzie. To się wypieka, mamy, dobra, zapiszmy, okej, dzięki bardzo za obejrzenie zatem kolejnego odcinka, jak ktoś wie jak albo gdzie podłączyć, co może wcześniej wybudować, żeby móc korzystać z ładowarki do akumulatora, to bym poprosił o jakieś info w komentarzu, a jak nie, to będę sam walczył. Do następnego odcinka spróbuję poczytać, może natrafię na jakąś podpowiedź. Ale tak jak na serio, jakby ktoś wiedział, co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby tą ładowarkę do akumulatorów wybudować, to bym poprosił o info. Podejrzewam, że coś trzeba wcześniej wybudować, żeby to dobudować. Bo samo z siebie chyba to się nie naładuje, no bo jak miałaby się ta ładowarka działać, nie wiem. W każdym razie będę myślał. Dzięki bardzo, jeszcze raz za obejrzenie. Hej.